Ducha, działa jak wiecz i młot. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że Twoje Słowo oddziela prawdę od fałszu, jak szkielet od kości. Duchu Święty, my wierzymy teraz o to, że Słowo, które jest do nas uwalniane, to działa w nim Duch i moc. Ojcze, niczego nie stracimy z tego. W imieniu Jezusa. Amen. Kochani, mamy kolejne warsztaty wiary. Potem po przerwie warsztaty małżeństwo i rodzina. Czasowo sobie to nie wiem, jak rozłożymy, mamy 25 minut opóźnienia, ale sobie jakoś to poskładamy. Na pierwszej przerwie zbierzemy sobie pieniądze za warsztaty. Za jedną 20 złotych i za drugie 20 złotych. Nie wiem, kto może pozbierać. Tutaj panie z przodu. Starsze zboru. Starsze zboru. Tak będzie. Warsztaty wiary, one są ugruntowaniem nas w tym, co jest walutą obecnego czasu, czyli w wierze. Są to warsztaty, nazwa jest taka, bo na tym trzeba pracować. To nie jest wiedza, na której się nie pracuje. Wczoraj, kiedy modliliśmy się, ci z was, co byli, widzieliście, występowaliśmy przeciwko nagromadzeniu wiedzy na poziomie intelektualnym, która to wiedza, kiedy jest niespożytkowana, ona doprowadza do tego, że jedynie jesteśmy spuchnięci od środka i tak naprawdę nasze życie w ogóle nie jest efektywne. Więc to, o czym mówimy, to jest coś do pracy. Na tym trzeba pracować. Pracujemy nad tym. Wiedza, ona jest po to, żeby przekuć ją na czyn. I wtedy nazywa się mądrością. Mądrość to jest wiedza przekuta na czyn. Człowiek mądry to praktyk. Człowiek głupi to teoretyk. Naładowany. Ostatnio widziałem w internecie takie dwie postacie. Nasz mam miał takie wielkie plecy, wielkie pary, taką małą głowę. Drugi koło niego szedł, był bardzo chudy, miał wielką głowę. I ten taki napakowany mówi: gdzie ćwiczysz? A on mówi: w bibliotece. Ten był spuchnięty. Ten był spuchnięty od ciężaru, tamten spuchnięty od wiedzy, taki łeb miał. Karykatury ludzi. Natomiast musisz pracować na to. Jeżeli nie pracujesz, to sobie krzywdę robisz. Ja uważam, że ludzie, którzy nie wprowadzają w praktykę słowa, to są szaleńcy. Przecież naprawdę można czymś innym się zająć w życiu. No. Po co tu siedzieć, sobie wbijać do głowy te rzeczy? Tak? Tyle fajnych rzeczy ma ten świat do zaoferowania. Kurczę. Ale jeśli już bierzesz, to przekuwaj na działanie. To tylko ma taki cel. Taki cel. Teraz tak. Do tej pory, od września, mamy marzec. Do tej pory mówiliśmy stricte o formule wiary. Natomiast i to, co my sobie włożyliśmy już w siebie, też to, co jest związane z innymi cyklami nauczeń na temat wiary, jest już w nas złożone, położone, jest dostępne. W postaci materiałów. Natomiast my teraz, dzisiaj, na pewno dzisiaj, myślę, że dzisiaj nie zdołamy tego skończyć. Może jeszcze nam to zajmie kawałeczek kwietniowych warsztatów, może z jedną sesję. Tak myślę, zobaczymy. Musimy powiedzieć sobie o tym, co jest fundamentem wiary. Na
na czym wiara nam się trzyma. Bo wiara nie trzyma się na niczym. Wiara to nie jest byt, który nie potrzebuje podpory. Jest coś, co nie potrzebuje podpory, ale to nie jest wiara. Wiara podpory potrzebuje. Dlatego Słowo Boże mówi nam, że wiara jest czynna w miłości, że ona nie działa inaczej. Wielu ludzi próbuje wierzyć o coś. Są próby wiary. Oni próbują wierzyć. Ale ci ludzie nie zrobili sobie podstawy, z której wychodzą. Oni stoją na miękkim gruncie, w którym toną i z tego miejsca próbują się wybijać. Kenneth Hagin napisał książkę Miłość, droga do zwycięstwa. On po latach do tego doszedł. To też był człowiek, który głosił lata słowo wiary. I w pewnym momencie zobaczył, gdzie jest problem ludzi. On napisał tą książkę, która zaczęła tak naprawdę dawać ludziom bardzo silną podstawę do tych kilkunastu lat jego głoszeń na temat wiary. On tą rzecz propagował w swoim życiu, ale on nie uczył o niej. I on po latach zobaczył, że jak on nie będzie o tym uczył, to jego nauczania na temat ruchu wiary, one się załamią, bo one nie mają podstawy. Przyjaciele, ludzie, którzy nie rozbudują przestrzeni miłosnej w swoim życiu, to zawsze będą się chwiać w wierze. Przede wszystkim z jakiego powodu? Ano z takiego powodu, że ich wiara będzie skoncentrowana na nich samych. I to jest strzał w kolano. Rozumiesz? To tak jakby uczyć się oratorstwa, mówienia pięknego do siebie samego. Ja przepraszam, to do siebie to mogę milczeć nawet. Dzisiaj troszkę o tym rozmawialiśmy w samochodzie, dla kogo co się robi. Wiecie, ja na przykład ćwiczę, dbam o siebie, nie? I wiecie, jaką ja miałem przez lata filozofię? Że ja to robię dla siebie, robię to dla zdrowia. Rozumiecie? Ale kiedy ja zacząłem sięgać w głębie prawdy, to się okazało, że tak do końca nie jest wcale zero. Bo wiesz, dla siebie, tak? To ja naprawdę bardzo mało potrzebuję, przepraszam. To jest nieprawda, że dla siebie to robię. No ja się dla ludzi upieram dobrze. No proste. No po co ja się o siebie dbam? Żeby się podobać innemu człowiekowi. To jest prawda o mnie. A przez lata twierdziłem, że to jest dla mnie. Jeżeli robisz sobie makijaż dla siebie, albo dbasz dla siebie o coś, no to ja nie wiem, o co chodzi w ogóle. To jest to terapeutyczne w ogóle. Bo wiesz, ja się czuję świetnie w wyciągniętych gaciach, wywleczony, nieogolony przez dwa tygodnie. Ja się bardzo dobrze sam ze sobą czuję. A więc to jest nieprawda, że ja to robię dla siebie. No nie robię. I odnalazłem w ogóle słowo w Piśmie Świętym, tak? Że Jezus był miły Bogu i miły ludziom. I oryginał mówi, podobał się Bogu i podobał się ludziom. Jezus to wiedział. Wiesz, Bóg stworzył człowieka nago. Rozumiesz? Bez make-upu, bez ubrań, bez niczego. My robimy coś, dla ludzi.
I to jest normalne, bo żyjemy w tym środowisku. To nic nienormalnego, tam jest tylko kwestia granicy. To jest granica jakaś. Ale jeżeli nie przekraczasz tej granicy, patologii, to jest normalną rzeczą, że chcesz się podobać ludziom i nie mów, że nie chcesz, bo kłamiesz. Bo Paweł to już pisze patologicznie, że mąż chce się podobać żonie, a żonia mężowi, to jest normalne. Jakby było inaczej, to bez sensu. Ale gdy sięgamy w głębie tematu wiary, to brak rozbudowy fundamentu miłości będzie powodował, że my będziemy na siebie kierować całą siłę naszego wierzenia. Abym to ja miał dobrze w życiu. Aby to mi się wiodło, ja sobie wszystko wywierzę. I tak robi masa ludzi. Ludzie do mnie piszą, dzwonią z takimi rzeczami, słuchajcie, o jakie rzeczy, co ludzie robią. Tylko to jest, wiecie co, 90% tych kontaktów to jest to, że coś im nie wychodzi w stosunku do siebie. Rzadko kto do mnie w ogóle zadzwoni, czy napisze pod tym kątem, słuchaj, tutaj w ogóle wierzę, nie wiem, o zbawienie w ogóle, nie wiem, miasta czy coś, działam w tym i coś mi tam nie idzie. Co? Co mam zrobić, rozumiesz? Bo mnie boli to. Co mam zrobić, bo brak mi tamtego? Jak mam wierzyć o to, czego nie mam? Wiesz, o co chodzi? Cały czas jest ukierunkowanie na siebie. Kiedyś ktoś powiedział, mówiąc na jednej konferencji finansowej, że gdyby tylko ludzie na świecie, w kościele, zbawieni ludzie, którzy oddali życie Jezusowi, oddawali te 10% swoich dochodów, wszyscy, tak? Na rzecz Królestwa, tak? To Jezus by wrócił jutro. Wam nie więcej. Tylko te 10%. Ale tak nie ma. Wiecie, ile ludzi sieje realnie w Kościół pieniądze na świecie? 20%. 20%. A reszta myśli, że to jest przychodzenie do Kościoła i rzucanie na tacę. 5 groszy. Rozumiesz? Ponieważ flashbacki egocentryzmu na duszy, tak, one tak bardzo odciągają człowieka od miłosnego stylu życia. Dlatego jest napisane, że wiara jest czynna w miłości. I chciałbym, żebyśmy ten temat pociągnęli sobie na warsztatach wiary. Na pewno przez dzisiejszy dzień. Pierwszy list do Koryntian 13:13 mówi: teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Miłość określona jest jako rzecz największa, jako coś, co posiada największą siłę. Teraz, to znaczy w naszym obecnym życiu. W naszym obecnym życiu. Co jest największe w naszym obecnym życiu? Miłość. Ona jest największa w naszym obecnym życiu. 1 Koryntian 12:31. Starajcie się wtedy silnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Starać się o dary łaski, to znaczy brać Bożą moc to od Ducha Świętego, która jest w naszym duchu. Słowo starać się oznacza wydobywać. Ono nie oznacza błagać, klęczeć, prosić, daj mi tamto. Trzeba uwierzyć, w ogóle to tak na marginesie zupełnie mówię, że dary Ducha Świętego są złożone w Twoim duchu. I to stamtąd je popieramy w pewnym sensie. A więc starać się o dary łaski, to znaczy brać Bożą moc od Ducha Świętego, które jest w naszym duchu i uwydatnia się na zewnątrz. I teraz, a kanałem wypływu tej mocy, czyli gruntem, drogą wypływu, drogą, po której ta moc się wydostaje z naszego ducha, jest miłość. Dlatego to jest tak połączone. Wydobywajcie dary łaski, a ja wam pokażę drogę. I wielu ludzi dzieli to i mówi, że Paweł tutaj używa jakby, on tutaj mówi dwutorowo, ale Paweł nie mówi tu dwutorowo, Paweł mówi o jednym zagadnieniu.
Paweł pokazuje, żeby brać moc przez wiarę, a wyswobadzać przez miłość. On tego uczy. Mówi, moc się bierze wiarą, a wyswobadza się miłością. Pobór jest wiarą mocy, a wyswobodzenie miłością. Dlatego on pokazuje, bierzcie dary, a ja wam pokażę drogę uwolnienia tych darów. Ja wam to wskażę. Pierwszy list Jana 4:8. Pierwszy list Jana 4:8 mówi tak, kto mnie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Miłość to jest kręgosłup natury Boga. A w Ewangelii Jana 4:24, Ewangelia Jana 4:24 jest napisane, Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. A zatem, jeżeli Bóg jest duchem, a tam jest napisane, że Bóg jest miłością, to oznacza, że miłość jest duchowa, czyli zalicza się do sfery ducha i z ducha się wydobywa. Bo skoro Bóg jest duchem i Bóg jest miłością, to miłość zalicza się do sfery ducha. I stamtąd ona pochodzi. Czyli to nie jest przestrzeń, którą możemy oglądać na bazie przeżyć, emocji czy tego typu rzeczy. Bo tak pokazuje nam słowo. List do Rzymian 5:5. List do Rzymian 5:5 mówi nam tak. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Serce to greckie słowo kardio i oznacza głębie, czyli najgłębszy obszar człowieka. W tym wypadku to słowo tutaj użyte jest jako duch, a skoro miłość jest sferą ducha, to nie pochodzi z duszy i nie pochodzi z ciała. Ona nie pochodzi z duszy, nie pochodzi z ciała. A zatem ktoś, kto się narodził na nowo z Bożego Ducha, ma w sobie całą miłość, co też oznacza, że ktoś, kto się nie narodził z Bożego Ducha, nie ma w ogóle miłości. To jest bardzo ważna informacja na dzień dobry, jeżeli chodzi o miłość. Ludzie nieodrodzeni z Bożego Ducha nie posiadają w sobie miłości. Coś, co oni robią na tym świecie, dobrego, pożytecznego, miłego, sympatycznego, romantycznego, nie jest miłością. To nie miłość. Jeśli będąc nieodrodzonym z Bożego Ducha zakochałeś się, to nie była to miłość. Coś przeżyłeś. Wśród was są małżeństwa, które się związały przed odrodzeniem duchowym. Mówiliście, że się kochaliście, ale to jest nieprawda, że się kochaliście. Przeżywaliście jakieś stany emocjonalne, nazywając je miłością, bo tak działa ten system. Ale miłość to sfera ducha. Twój duch był martwy. A więc nie mogłeś kochać. To proste. I cokolwiek przeżyłeś emocjonalnego, co nazywałeś miłością, to już nie nazywaj tego miłością. Nie bój się tego nie nazywać miłością. Bo jak raz w życiu zrobisz to, że nazwiesz rzecz po imieniu, to ona taka będzie już. Już usłyszysz to własnymi uszami. Jak będziesz rozmawiał z żoną, będziesz rozmawiała z mężem o tych rzeczach, które miały kiedyś miejsce, to mówcie o tym, że pokochaliśmy się, ale po odrodzeniu duchowym. Wtedy cię pokochałem. Wcześniej to, co do ciebie miałem,
To nie była miłość. Coś to było, ale nie miłość, bo duch mój martwy był, nie zawierał miłości. Rozumiecie, dlaczego zatem małżeństwa, które są w świecie, to nie małżeństwa? To boli. No i co? Co zrobisz? Jak tam miłości nie ma. Rozumiesz? Nie ma. To jest trudna rzecz. Ale tak pokazuje nam Słowo. Bo Bóg jest miłością. Bóg jest duchem. Ja musiałem to dokładnie zbadać. Zobaczyć, co to w ogóle jest. Rozumiecie też, jak bardzo jasno, tak, można teraz zobaczyć, że związki mieszane, ja to nazywam, tak zwany duchowy gender, rozumiesz, to w ogóle nie mają miejsca. Szukam, jestem kawalerem, szukam żony, ona jest niewierząca, ona mówi, kocham cię. No co na dzień dobry jej powiem? Kłamiesz. Na pierwszy raz, ona mówi, kocham cię. Kłamiesz. Może nie być drugi raz. Wystarczy, że jej prawdę powiesz na pierwszy raz. Nie koniec. To jest trudne. Ale to, co było między mną a Agatą przed naszym odrodzeniem duchowym, to nie była miłość. Coś było. O miła moja. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. To nie miłosne było. Coś tam było. I teraz ludzie próbują na tym budować, tak? Budować na tym. To się potem strasznie mylą. Mówią, co się dzieje? Ja mówię, bo budujesz na czymś, co nie posiada struktury realnej. To co mam zrobić? Ja mówię, pokochaj ją teraz, a ty pokochaj jego teraz. Bo ty teraz masz co? Miłość. Wcześniej nie miałeś. Po prostu nie posiadałeś. Po prostu. Z tego brak, z tej braku miłości dzieci powstały różne niemiłosne, które się otaczało niemiłosną miłością. I uczyło ich się zapamiętale od małego, jak nieprawidłowo kochać. I potem jest dziwne, że my wszyscy zdążamy do jednego wielkiego kanału życiowego. Że się ludzkość stacza. Jak się może ludzkość nie staczać, tak? Jak w ogóle propaguje się niemiłość notorycznie, nazywając ją miłością. A Bóg mówi przez swojego proroka, przeklęty, kto dobro nazywa złem, a zło dobrem. Przeklęty ten, który niemiłość nazywa miłością i buduje na tym wielkie monumenty. Rozumiecie? Bzdura. Ale kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, to bez względu na twój stan psychiczny, cała miłość Boga zaczęła w tobie istnieć. I ty możesz być żałosny w swojej duszy i nie mieć pojęcia, jak wydobywać ją, ale to, co musisz zrobić najpierw, to uznać, że jesteś pełen miłości Chrystusowej. Jestem pełen miłości. Pełen miłości. Jeszcze nie umiem jej wydubać stamtąd. Ale ja ją wydubię. Bo ja wiem, że to jest jedyna moja szansa życia. Jedyna moja szansa życia. Bo to jest droga, przez którą będzie uwalniana Boża moc. To droga. Ale bo ja wam wskażę drogę. Drogie. Ja wam pokażę w ogóle, jak wygląda pas startowy dla mocy w waszym życiu. Ludzie niezbawieni, gdy kochają, to wyswobadzają jedynie emocje, myśli i cielesne decyzje. To są emocje, myśli i cielesne decyzje. A to jest płytkie jak staw w zegrzu.
Ktoś nie wie, co to Stary Zegrzeb, to tutaj jest Zegrzeb. Taka miejscowość turystyczna ze Stawem. Ewangelia Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I list do Rzymian 5,8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości do nas przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Fundamentem miłości jest dawać, a nie oczekiwać i nie oczekiwać nic w zamian. Oto fundament miłości. Tak Bóg umiłował świat, że dał. Czy tam jest napisane, że na coś liczył? Na nic. W ogóle Bóg nie liczył na to, że mu się odpowie. Bóg dał. Jaka jest główna filozofia miłości? Dać i nie oczekiwać nic w zamian. Miłość daje i nie czeka na zwrot. Teraz posłuchaj. Jeżeli coś w tobie czeka na zwrot, to nie miłość. To są emocje. One chcą zwrotu. To jest normalne. To nie chodzi o to, że to jest złe. Tylko nie przyporządkowywuj tego miłości. Dobrze? To w ogóle masz takie emocje i te emocje chcą być kochane, chcą być tulone, chcą, żeby na nie odpowiadać. I bardzo dobrze. Tylko to nie jest duchowe. Miłość daje i nie oczekuje nic w zamian. Ewangelia Jana 15:8-9. Ewangelia Jana 15:8-9. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i stanie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem, trwajcie w miłości mojej. Ozeasz 11:4 prorokuje do tego tak. Przyciągałem ich więzami ludzkiej, więzami ludzkimi, powrozami miłości. Byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka i nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. Celem miłości jest oddawanie chwały Bogu i przyciąganie ludzi do Boga. To jest cel miłości. Główny cel miłości to jest oddawanie chwały Bogu i przyciąganie ludzi do Boga. Jakby miłość kumuluje się na dwóch zjawiskach. Oddawania chwały Bogu i przyciągania ludzi do Boga. Wiecie, co definiuje realnie kochających ludzi? To, że oni są zwariowani na punkcie oddawania chwały Bogu i podporządkowują temu wszystko i na punkcie przyciągania ludzi do Boga. Oto w ogóle ludzie miłości. Oto to, co widać. A zatem nie można oddawać chwały Bogu swoim życiem i nie mieć za cel zbawienia ludzi. To od razu eliminuje takiego człowieka. Jak ja patrzę na ruchy, które są w kościołach i które mówią, my tak wspaniale w ogóle kochamy Boga. Ja mówię, jak wiele robisz dla człowieka. Ile jesteś w ogóle w miejscach, gdzie możesz ludzi pociągać do Chrystusa. Ja się tym nie zajmuję. A mówię, czym się zajmujesz? Kochaniem Boga. Ja mówię, bzdura. Bo Słowo Boże definiuje rzeczy inaczej. Miłością też nie jest pomaganie ludziom w innym celu niż oddawania chwały Bogu. Posłuchaj, bardzo ważna kwestia, bo to jest humanizm. Jeżeli pociągamy ludzi w innym celu niż oddawanie chwały Bogu, tak? Chcemy im jakoś ułatwić życie i mówimy, że ich kochamy przez to, to guzik prawda, nie kochamy ich. Bo te same emocje, które przed Nowym Narodzeniem
też chciały pomagać różnym ludziom. Po prostu. Ilu jest filantropów? Ludzi, którzy bardzo chętnie pomagają innym ludziom. I mówią, to jest z miłości. Ile jest w ogóle nie w internecie, tylko w telewizji akcji różnych. Zobaczcie, jakie są akcje. Zbieramy na sprzęt do leczenia. I zrobię, to jest miłosne. Tak? Jest serduszko i jest miłosne. Nie! To nie miłosne! Ludzie! Ulżenie komuś w cierpieniu nie jest miłosne! To humanizm! To humanistyczne jest! Zobaczcie, jakie to jest trudne. Tu się zaczynają wchodzić na takie miejsca, w ogóle bardzo trudne. Co w ogóle jest miłosne, co miłosne nie jest tym wszystkim. No i zbierają, bo kupiliśmy. No i co z tego? Co mnie to obchodzi? Jak taki człowiek, któremu kiedyś głosił, on mówił, ja uratowałem kobietę, bo się rzuciły do wody i wyciągnął. No i co? Ja mówię, to piekła pójdziesz ratowniku. Jezusa nie przyjmie. Ale kobietę uratowałem. Ja mówię, no i co z tego, że ty kobietę uratowałeś? No ale co z tego, że uratowałeś kobietę z powodu, z jakiejś tam wody? Tak? Że to no co? Że co? To miłosne było? Ja nie wiem, czy to było miłosne w ogóle ją uratować. Bo może ona urodzi jakiegoś Hitlera. No i co? No i zobaczysz. Może nie miłosne było. Ja nie wiem, czy dopiesz później. Na którymś z sądów. Lepiej, żeby po tym po nagrodzie stanąć. Bo inaczej to też się dowiesz, co ona tam zrobiła. Rozumiecie, co to jest? Jest mega istotne, co mówimy teraz. Bardzo ważne. Chciałbym, żebyśmy miłość sobie teraz zaczęli identyfikować powoli. Wracamy do 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Pierwsze 3 wersety. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, dokładnie nie wyjął, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. I to słowo nie miał, to nie wyjął, nie wydobył. Więc rozumiecie, o co tutaj chodzi. On tu nie mówi do niewierzących ludzi w ogóle. Bo nie ma człowieka, bo niewierzący ludzie, oni nie posiadają pełni wiary. Tak? Oni nie mają tych rzeczy, to wierzący ludzie. On im pokazuje, Koryntianom, że oni nie wydobywają miłości. Tak? Mówi, co z tego, że macie dary, co z tego, że mówicie w innych językach. Tak? Przecież wiecie, to świat on nie mówi w innych. To nie o to chodzi. To jest do odrodzonych z Bożego Ducha ludzi. I ten nie miał oznacza nie wydobył, nie wyjął, nie wyciągnął. Czyli nie zdecydował się kochać. Duchowe dary, poznanie, objawienie duchowe, wiara, poświęcenie materialne i fizyczne nie mają możliwości prawidłowego działania, jeżeli nie są wysłowacane na drodze miłości. To działa nieprawidłowo. To działa nie tak, jak należy. To jest tak, jakbyś miał samochód i całe życie jeździł na dwójce. No. Mam samochód. Jeżdżę na dwójce ciągle. Rozumiesz, o co chodzi? Bo na ręce cały czas ciągle smród, pali się wszystko, jadę. Bo mam samochód. No wie człowieku, zaczynasz ten samochód, tak? Nerwy te sprzyjesz ludziom naokoło. Bo mam dary, ale dary, poświęcenie, to wszystko
musi być uwalniane na drodze miłości, bo inaczej jest krzywe, nieprawidłowe, jest hybryda. Rozumiesz? Albo wielkie pary i mały łeb, albo wielki łeb i chuda konstrukcja. Zależy od denominacji. Zależy, gdzie co ładują. Rozumiesz? Miłość jest czymś, co weszło w ciebie podczas odrodzenia duchowego, bo Bóg wszedł w ciebie. To w pewnym sensie jest obdarowanie, czyli coś, na co w ogóle nie zasłużyłeś, coś, czego się nie wyuczyłeś. To weszło w ciebie z całym potencjałem. To cię przerasta. Mnie to przerasta. To każdego przerasta. Nasze emocje nie są gotowe. Rozumiecie? Choćby nie wiem, jak pięknie używane w świecie. Jak bardzo. Nasze emocje nie są gotowe na Bożą miłość. Żadne emocje nie są gotowe. Nie ma takich emocji, takiej duszy, która byłaby gotowa na miłość, która weszła do ducha człowieka podczas odrodzenia duchowego. Nie ma! Nie ma takiego czegoś. Dlatego wydobywa się tą miłość i przyzwyczaja się do niej swoją duszę. Rozumiesz? Tego się nie można nauczyć jednym rzutem. Ja często słyszę, ja już tak bardzo kocham. Ja mówię, no jak kochać? No bo już zupełnie, już wszystko jest super, już bardzo kocham. Mówię, ja tyle mówię, może, nie no, ja rozumiem, że może ty tak masz jakiś przyspieszony proces. Ja narodziłem się z Bożego Ducha 18 lat temu. Ja naprawdę cały czas tą miłość wydobywam kawałkami i buduję te kolejne elementy drogi, jakby układam to sobie. Za tym idzie coraz większy manifest wiary i uwalnianie mocy. Tak to idzie w moim życiu. Mówię, w twoim życiu, no ale Bóg jest Bogiem, to ja mówię, wiesz co, ale to nie jest kwestia cudu tutaj. To jest kwestia, tak, przydatności twojej duszy do tego, aby miłość Bożą przeżywać. Miłość Bożą przeżywać. Rozumiesz? Bo zaraz, mówię, sięgniemy po małe elementy, które siedzą nieco głębiej i się okaże, że ty nie jesteś w ogóle zdolny dalej ją przeżywać, bo ona na przykład będzie dalej, ona będzie dalej do ciebie krzyczała, ja nie zazdroszczę, tak? Nie zazdroszczę, nie, nie, ja nie jestem zazdrosna. Już wysiadłeś. Najczęściej. Już 90% wysiada. Tylko jedną mniejszą głębię się wydobywa. Ale nie ma takiego elementu mocy, który byłby w stanie być prawidłowo funkcjonującym bez drogi miłości. Nie ma takiego elementu wiary, poświęcenia, czegokolwiek. Nie ma. Dlatego tak ważną rzeczą jest, tak? Żeby rozbudowywać przestrzeń miłosną w naszym życiu. Pierwszy Samuel 15:22. Cały czas sobie oglądamy ten początek listu do Koryntian. Pierwszy Samuel 15:22. Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. I Mateusz 9:13.
Idźcie i nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Te dwa fragmenty pokazują, że w Bożych oczach miłość i posłuszeństwo to jedno i to samo. Obydwa stanowią ten sam pułap ducha. Miłość i posłuszeństwo. To jest to samo. Dowodem, że ja prawidłowo wydobywam miłość mojego ducha, tak? Jest automatyczne, cykliczne i systematyczne przesuwanie się w posłuszeństwie Bożym prawom. To niemożliwe wydobywać miłość i jednocześnie trwać w nieposłuszeństwie. I jeżeli trwasz w nieposłuszeństwach, oznacza, że masz blokadę na poziomie wydobywania miłości, czyli nie budujesz drogi startowej. A potem się dziwisz, że wiara nie działa. No ja? Jak to się dzieje? W pierwszym rozdziale, w tym samym wersecie, 15 werset, tym razem 23, 15 rozdział, 23 werset, jest dalsza wypowiedź. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazu. Ten fragment mówi, że nieposłuszeństwo, czyli nieuwalnianie miłości. Pamiętajmy, że zaczynamy to widzieć analogicznie. Nieuwalnianie miłości z naszego ducha jest grzechem i to grzechem tego samego formatu, czyli na tej samej duchowej płaszczyźnie, co czary i bałwochwalstwo. A zatem niewyswobadzanie miłości z Twojego ducha jest prostą drogą do odejścia od prostych elementów prawdy Bożej i wejścia w bałwochwalstwo. I stanie się czynnym sługą diabła, czy to się komu podoba, czy nie, bo na tym właśnie opierają się czary. A więc kiedy nie uwalniamy miłości z naszego ducha, to w sposób automatyczny, tak, pakujemy się w demoniczną sferę wpływu. To nie jest, ludzie, to nie jest taki light. Ktoś powie, o, ja nie muszę, ja człowiek mocy. Człowieku, ty za chwileczkę będziesz siedział w bałwochwalstwie po uszy. Albo będziesz kochał, albo będziesz oddawał cześć bałwanom. Gwarantuję Ci, jeszcze chwilka. Może tym bałwanem będzie Twoja służba, może tym bałwanem będzie Twój kościół, może tym bałwanem będzie Twój biznes, może tym bałwanem będzie cokolwiek innego, Twoje dzieci, żona, mąż, ja nie wiem, co będzie bałwanem. Nie wiem, co tam na tronie Ci siądzie, ale nie będąc człowiekiem uwalniającym miłość Twojego odrodzonego ducha, tak? Automatycznie włazisz pod wpływ demonicznej siły. Rozumiecie, jak to jest istotne? To nie jest w ogóle w trąbkę dmuchni, że my sobie my się bawimy teraz, miłość. To poważne. To jest priorytetowa rzecz. A zatem, aby Twoja wiara działała, aby moc Ducha Świętego w Twoim życiu była uwalniana, aby objawienia dawały Ci możliwość praktycznych działań, winieneś wyswobadzać Bożą miłość Twojego ducha i na tym musisz się skupić. Ludzie, my nie musimy na wierze się skupiać, bo się wierzy z automatu po tym, że jak się zna zasady wiary, jak się rozumie, czym jest język wiary, jak się rozumie, jak wiara rośnie, to my się w ogóle już nie skupiamy na wierze. Rozumiecie, o co chodzi? Nie spinamy się, czy wierzymy. My natomiast zajmujemy się uwalnianiem miłości, a wiara, jak rozpędzony pociąg, będzie pchnęła do przodu i się rozwijała. I Ty nie będziesz musiał się spinać.
Wierzyć o pieniądze, wierzyć o zdrowie, a jak się Artur wierzy o to, a jak się wierzy o to, a jak się wierzy o niebieskie skarpetki, ale Artur nie wierzy o niebieskie skarpetki. Artur ma wywalone na takie myślenie o niebieskich skarpetkach. Arturowi się przydarzają niebieskie skarpetki. Bo Artur uwalnia miłość. To mu się przydarza wiara. Uwalnia miłość, a będzie ci się przydarzać wiara. Posiadasz materiał na temat wiary. Nie trzeba więcej. Teraz rozwiń w ogóle was startowe, a wiara zacznie się toczyć, bo ona już jest. Rozumiesz? To proste. Dlatego tak ważną rzeczą jest, aby kochać, aby uwalniać to. Bo wiara się będzie toczyć. Ja się w ogóle nie zastanawiam nad różnymi aspektami, rozumiecie? W ogóle, ja nie wiem. Jakbyście czasami zobaczyli, jak ja uwalniam w ogóle słowa wiary, to jest normalnie takie... Nie, w ogóle, a żenujące jest w pewnym sensie. W ogóle nie również. Stoję, nie wiem, po prostu no, sikam, w ogóle zaspany jestem, w ogóle gdzieś tam głoszę jakieś słowo wiary, w ogóle coś tam robię, w ogóle nie patrzę, co ja w związku z tym czuję, czy nie czuję, czy ja mam skupienie, czy ja nie mam skupienia, w ogóle nie, nic. I to nie obchodzi. Wiesz dlaczego? Ja się tym nie zajmuję. I ja wprowadziłem tą maszynę w ruch. Ja się zajmuję wydłubywaniem miłości Bożej z mojego ducha i wprowadzaniem w życie. Tym się zajmuję i tym się będę do końca zajmował. Rzeczą najistotniejszą. A reszta będzie toczyła się po tym torze, rozumiesz? To się będzie toczyć po tym torze. Bo tam już jest tor, tam jest trakcja, tam jest potężna maszyna, która leci. Dlatego jest napisane, że wiara jest czynna w miłości. To już teraz o to chodzi, rozumiecie ludzie? O to chodzi. Budujemy drogę. A maszyna będzie się toczyć. Tylko teraz musimy znać tą drogę. Musimy wiedzieć, jaki materiał to jest. O to tu chodzi. Pierwszy list Jana 4,16. Pierwszy list Jana 4,16. Mówi tak. Abyśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Musimy więc uwierzyć w miłość i wyswobadzać ją na maksa. Przede wszystkim co robię? Ja wierzę w miłość, która jest we mnie. Ja w ogóle naprawdę wierzę, że Bóg mnie kocha. Naprawdę. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że Bóg mnie kocha. Mnie osobiście. Mnie. Nie tam, że czasami do ludzi, do kogoś pytam, wierzysz, że Bóg cię kocha? No tak, on wszystkich kocha. Ja mówię, co ty mi nie powiedziałeś? Ja się pytam personalnie ciebie. Czy ty wierzysz, że ciebie Bóg kocha? Ciebie, personalnie, ciebie. Ty i Bóg jesteście i się umawiacie na randkę. Czy to w ogóle ty rozumiesz tą rzecz? Czy ty jesteś Bogiem na randce? Czy ty jesteś, gdzie ty jesteś? Na zbiorowej orgii. Czy ty tam jesteś? Co ty tam robisz? Bóg nie robi zbiorowych orgii. On się prywatnie umawia na randkę. Rozumiem, że taka postać jest. I się człowiek patrzy. Ja mówię, kocha cię Bóg? No, Jezus za mnie umarł, a to jest tego ciężko przejść. Kocha! Oszalał na moim punkcie. Dał się zamordować. Takie coś zrobił. Nie wiem, czy ja bym zrobił, znając siebie. Ja nie dostrzegł tej wartości. Rozumiesz? Nie sensu, ja bym nie dostrzegł sensu. Ja to bym raczej z tej innej strony powiedział, to skasować do spodu, nowe coś zbudzimy. Bo to proszę. Przypuszczam, że gdyby któremukolwiek z aniołów oddał autorytet na chwilę, rozumiecie, to byśmy byli wycięci jako rasa. Wycięci. Wycięci. Aniołowie by nas wycięli, bo to czyste intelekty są, rozumiecie? To wtedy powiem, panie, tniemy. Tniemy ziemię, ostrzał, następna planeta, słońce też można skasować, mamy parę miliardów innych, zbudzimy coś nowego, coś nowego. Może niech to ma dwa głowy, dwie głowy, cztery serca, będzie łatwiej myśleć. Jedna się zawali, to druga będzie działać. Tak by aniołowie nas tworzyli, bo oni mają po cztery twarze, rozumiesz o co chodzi, i patrzą w czterech kierunkach na przykład.
Oni by nas narobili już nie. A Bóg nie, bo mówi nie, w porządku, to za nich idę umrzeć. Za tą rasę. Naprawdę, Panie Boże? Rozumiesz? Rąk im zabrakło, żeby twarza zakrywać w ogóle. A jednak, to ja robię i teraz co ja robię? Ja wierzę w to. Ja w to wierzę. I w związku z tym ja wierzę, że ta miłość we mnie jest. Czy to jest początek. Taki początek. A więc jak to działa? Po pierwsze, uwierz i zrozum, że zaczyna się od tego, o czym mówi pierwszy list Jana 4:9-10. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako błaganie za grzechy nasze. Zaczynasz od tego. Ty nie musisz zmuszać się do miłości. Musisz natomiast uwierzyć i zacząć uporczywie wyznawać, że Bóg cię kocha i to Jego miłość zamieszkała w twoim duchu. To jest na dzień dobry. Zaczyna się od tego wydobywanie miłości. Opracowujemy stały system wyznań opartych na prostej wierze w te wersety. Pierwszy list Jana 4:9-10. Na tym się opieramy. Mamy jasną, klarowną obietnicę, tak? I zaczynamy. I co zaczynamy? Zaczynamy wyznawać, że Bóg nas kocha. Kiedy? Zawsze, codziennie, rano, wieczorem, w południe. Chcesz wydobywać miłość? Zacznij ogłaszać, że Bóg cię kocha. I że cała miłość Boża jest w twoim duchu. Ogłaszam w imieniu Jezusa, że Bóg mnie kocha i cała Boża miłość jest w moim duchu. Kocham jak wariat. Rozumiesz? Dopiero co się pokłóciłeś z żoną czy z mężem? Zachowałeś się jak świnia wobec dziecka? Rzuciłeś telefonem, bo brat czy siostra w Chrystusie cię wkurzyli? Co robisz? Ogłaszasz, że Bóg cię kocha? I że cała miłość Boża jest w twoim duchu i że kochasz jak wariat. Nikt tak nie kocha jak ja, Panie. Z głowy ci się będzie dymić. Rozumiesz? A będziesz ogłaszał, że nikt nie kocha tak jak ty. Tak się wydobywa miłość. Na początku. To taki początek. A nie zastanawiam się. A ja się tak czuję. A to ty nieważne, jak się czujesz. To uczucia, miłość to nie uczucie. Już w ogóle będzie. Weź sobie napisz na ścianie miłość do nieuczucia. I zacznij to wyznawać 80 tysięcy razy. Miłość to nieuczucia. Miłość to Bóg. To nieuczucia. Bóg mnie kocha. Oddał Jezusa za mnie. Dał dowód swojej miłości za mnie. Cała miłość Boża jest we mnie rozlana. Halleluja! Kocham bez względu na to, w jaki sposób gra mi w duszy. Gra mi w duszy cholernie źle. Czuję się samotny. Czuję się odrzucony. Czuję się zerem. Czuję się poniżony. Ale Bóg mnie kocha. I ja kocham wszystkich dookoła. Czuję się, że chciałbym urwać komuś głowę dzisiaj. Ale jestem pełen miłości. Jestem chodzącą pryłą miłości. Jestem jak wulkan miłosny. Od razu ręka się otworzy i to już ci wypadnie. Od tego się zaczyna. Myśmy, co? Uwierzyli w miłość. Czyli tą wiarą, którą już zgrupowałeś, zaczynasz rozwijać drogę, po której ta wiara będzie pędzić. A rozumiesz? Tak to działa. Dalej. Poznaj miłość, jest napisane. Czyli zdefiniuj ją. Oddziel ją od wszystkiego, co miłością nie jest i zacznij postępować tak, jak mówi miłość. Od pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, od 4 wersety zaczyna się opis miłości. Jasny i klarowny. Tu głębiej nie można. Będziemy sobie zaraz na tym pracowali.
A więc uwierz i zacznij poznawać. Zacznij poznawać tak, jak powiada Pismo. Zobacz, co Jezus mówi. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, taki jest tutaj zapis. Ale oryginał brzmi tak, oryginał. Kto wierzy we mnie, tak, jak powiada Pismo. Wzięli, zjedli tak. I dali nam, jak powiada Pismo. Co to trzeba mieć w tej głowie, żeby tego nie napisać tak? Jak już to wykopali i znaleźli i przetłumaczyli, to czemu tego nie dodali? Rozumiecie, gdzie diabeł w ogóle, rozumiesz, siedział przy tym wszystkim? W takich rzeczach. Kto wierzy we mnie tak, jak powiada Pismo, nie inaczej. Mówi, ja wierzę w Boga. Mówi, ja wierzę, że tak, jak powiada Pismo? Nie mam swój sposób wierzenia. No i dziękuję, to masz swój sposób życia potem. Masz swój sposób. Bo Jezus nie powiedział, że się wierzy jakkolwiek. Tutaj jest napisane, uwierz w miłość, taką, jaka ona jest, w taką formułę tej miłości i następnie zacznij ją poznawać. Nie będziesz musiał się martwić o to, że nie potrafisz, bo ty nie żyjesz. Jak mówi Galacjan 2:20. Po prostu poznaj miłość, uwierz, że możesz w niej chodzić, rób kroki wiary, czyli dokonuj określonych przez miłość czynów i decyzji. Wiesz, co to znaczy? To znaczy, że wchodzimy w miejsce prostych posłuszeństw. Prostych posłuszeństw. I będziemy o tym sobie dalej dzisiaj mówili. Jak się kocha? Przez akty posłuszeństwa, nie przez drgnięcia w emocjach. Rozumiesz? Drgnięcia w emocjach też będą. Ludzie, emocje są jak struny. Kiedy prawidłowo się ustawisz w miłości, to emocje będą za tym szły, bo one pójdą w ogóle za siłą ducha. Emocje pójdą. Emocje żyją swoim życiem u ludzi, którzy nimi nie zarządzają. Rozumiecie, o co chodzi? Ludzie mówią, takie mam emocje, takie mam emocje. Mówię, ty debilem jesteś po prostu. Rozumiesz, nie miesz autorytetu na tym. Masz emocje takie. Emocje żyją swoim życiem u ciebie, człowieku. Tak jak pryszcze ci wychodzą. Rozumiesz, o co chodzi? Tak jak w ogóle miało się 13 lat i człowiek miał pryszcze, rozumiesz, tak w ogóle emocje w ludziach wychodzą. Ludzie mówią, nie wiem, o co chodzi, o co chodzi. Dorosnąć trzeba. Dorosnąć. Dorosnąć. Ja 13 lat miałem pryszcze, dorosłem, nie mam pryszczy. Dorosnąć. Wcale w ogóle nie musiałem się wiele rozumieć. Tak jest z miłością. Jeżeli ja biorę autorytet prawami miłości, tak? Nad moim życiem, to emocje do tego się dostosują. A same z siebie to wariują, głupieją. Głupiały w świecie, głupieją w kościele. Zawsze głupiały, bo one w ogóle nie posiadają rozumu swojego. To bezrozumne przestrzenie. Wiesz, o co chodzi? Kiedyś w zoo byłem tutaj w Warszawie, któregoś razu patrzyłem na te małpy tam. I wtedy pamiętam, uświadomiłem sobie, mówię, kurczę, jak z emocjami, wiesz, nie? Takie głupie rzeczy robiły te małpy. Niby takie stworzenia, co tam się tylko chyba dzieliły jednym genem od nich, czy czymś tam, nie? A takie w ogóle głupie, mówię, kurczę, jak moje emocje. Ten siedzi tyłek se liże. Mówię, kurczę, człowiek publicznie, nic mu nie przeszkadza. Drugi mu chłę wyjmuje i zjada. To jest taka społeczność. Emocjonalne. Jakby duszę swoją zobaczył, zobaczył ten małki tak. Rozumiesz? Na przykład zarząd prowadzi. Kiedy ja poznaję miłość, kiedy ja wierzę w to, że mogę w niej chodzić, bo ją posiadam, bo Chrystus za mnie umarł i dał przez to Bóg dowód swojej miłości do mnie i zamieszkał we mnie, i to teraz ja, zaczynając oglądać te zasady, zaczynam te zasady wprowadzać na podstawie posłuszeństwa, to ta miłość zaczyna działać, a emocje się ustosunkują prawidłowo. A więc jak ona coś mówi, ta miłość,
w swoim słowie. Jak ona uwalnia prawdy o sobie, to twoim obowiązkiem jest nie zastanawiać się, czy ty tak czujesz, jak tam jest napisane, tylko masz zacząć robić tak, jak jest napisane. A wtedy będziesz kochał prawidłowo i emocje się ułożą i będą w tobie pięknie grać. Bo one po to są. Jak wejdzie przywódca, to one będą pięknie grać. I będziesz przeżywał piękne, romantyczne, emocjonalne rzeczy. I będzie super. Ale zacznij jak trzeba. Nie od dupy strony. Zacznij jak trzeba. Jak trzeba. Jak trzeba. Najpierw lokomotywa, a potem wagony. Rozumiesz? A nie, że wagony pięknie wyposażone, wszystko jest, do ciebie nie ma lokomotywy. Co będziemy robić z tymi wagonami? A nie ma nic. Trzeba pociągnąć ten skład. Chcę, żebyście tak zaczęli tą rzecz oglądać. W ten sposób właśnie. Dobrze. 1 Koryntian 13,4. Zaczynamy sobie poznawać miłość. 1 Koryntian 13,4. Miłość jest cierpliwa. Sens. Słowo cierpliwa. Greckie słowo dokładnie oznaczające długotrwałe zażynanie na ofiarę swojego ciała. To greckie słowo jest stosowane w określeniu kapłana. To był obraz kapłana, który stawał z nożem nad ofiarą rzeźną, która miała być złożona jakiemuś bóstwu. I to słowo cierpliwość to było to, że ta ofiara oczekuje na zarżnięcie i złożenie jej bóstwu. To znaczy być cierpliwym. Cierpliwość wie, że za chwilę umrze. Cierpliwość wie, że za chwilę wszystko się straci. Że zamknie się oczy i już się ich nie otworzy. Cierpliwość natomiast wie, dlaczego tak się dzieje. Wie, że idzie na ofiarę dla Boga. Oto człowiek cierpliwy. Miłość jest cierpliwa. A ludzie przychodzą i mówią tak. A ja jestem taki dla niego. A on nie jest. Ja mówię, ty słyszałeś kiedyś, żeby ofiara rzeźna rozmawiała z rzeźnikiem o tym, jak się jej podżyna gardło i czy należy? Czemu domagasz się praw? Jesteś ofiarą. Co mam robić? Daj się zarzeć. Miłość jest cierpliwa. Miłość podejmuje decyzję o zarżnięciu się, bo zna cel. Wie, dla kogo idzie. Miłość patrzy i mówi, okej, dam się zarżnąć, żeby ten cel był osiągnięty. Cierpliwość to nie jest opcja. Cierpliwość to pierwsza składowa miłości. Chcesz kochać? Przestań dbać o własne prawa. Jeżeli zamierzasz dbać o własne prawa, to zamykasz pierwszy zamek miłości. Przestań się domagać szacunku, uprzejmości, pochwały. Zobaczcie sobie, miłość jest cierpliwa. Miłość jest cierpliwa. Miłość nigdy nie pyta, ile jeszcze. Ile jeszcze dostanę? Ile jeszcze będę musiał oddać?
Ile jeszcze? Oto miłość. Nie wiem, czy cię interesuje w ogóle. No to może nie interesować. Masz powiedzieć stop. Stop? Ja się tym nie interesuję. Ja chcę wierzyć. Ja pójdę do innego kościoła. Oni mi nie będą tak mówić. Ale cholera, to już jest napisane. 2000 lat temu. To musisz się przystać do świętego Pawła. Że wziął to napisane. I zastanowić się poważnie, czy on naprawdę był pod natchnieniem. I czy to jest natchnione, czy nie. Badaj, bo to różne rzeczy się dzieją. Nie wiadomo. Ale musisz uznać fakt, że tak jest. Miłość jest cierpliwa. Zbadaj sobie to słowo, które tam jest użyte. Nie mogłem się z tym zgodzić bardzo długo. Bardzo długo. Bardzo długo. Wkurzało mnie. Potem jeszcze inne rzeczy mnie wkurzały, to padały, ale był taki okres czasu, kiedy to padałem wiele miesięcy. Rzymian 12:1-2. Cały czas sobie jesteśmy na tym wersecie małym. Rzymian 12:1-2. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą. Świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Składajcie ciała swoje w ofierze. Paweł mówi, dajcie się zażreć, co wam zależy. Przecież chcecie kogoś. Co to znaczy? Kiedy chcesz uwalniać miłość, to pierwsza rzecz, z którą się zderzysz, to złożenie siebie w ofierze na rzecz oddawania chwały Bogu, która się przejawia w koncentracji na ratowaniu drugiego człowieka. I koniec. I teraz jest pytanie, gdzie tutaj jest dyskusja? Chce mi się głosić, czy mi się nie chce? Chcę dawać pieniądze, czy mi się nie chce? Chcę być święty, czy mi się nie chce? Chcę być czysty, czy mi się nie chce? Co to w ogóle za test? Chcę być przykładem, czy nie? Tak nie rozmawia ofiara. Tak nie rozmawia bohater. Rozumiesz? Bohater idzie i głosi. Bohater idzie i życie kładzie. Bohater zakłada biznes i ładuje pieniądze w królestwo. Bohater. Ofiara. Nie domaga się swoich praw. Wiecie, jak ktoś jest prawdziwym ojcem czy matką, jak w domu jest kawałek chleba i są dzieci, to najpierw da dzieciom. Normalny ojciec czy matka, normalny. Bo patol to zeżre sam. A to patol zeżre. Normalny ojciec czy matka to da dzieciom najpierw. Rozumiesz? A patol zeżre, potem zeżre dzieci. Tak to na patola przysłało progresywnie. Człowiek, który jest ojcem czy matką, będzie sam głodował, a odda to dzieciom. Jak dziecko go zapyta, mamo, tato, jesteś głodny? Nie. I teraz co zrobi? Skłamie. Więc jadłem wczoraj za mną dwa razy więcej. Rozumiesz? To zrobi ojciec czy matka. Bo jeszcze, i dosyć, że odda, to jeszcze nie zrobi przykrości temu dziecku, żeby dziecko nie czuło się źle, że ono zjadło. To jest miłość. To jest zażynanie siebie na ofiarę. W ogóle jak przyjrzysz się temu, to to zobaczysz. Byłem przy dwóch porodach naszych dzieci. Ja widziałem, co to jest złożenie ofiary podczas porodu. To jest ofiara.
Rodzi się coś nowego, ale ta osoba, która rodzi, to ona cholerę nie cierpi. Taka prawda. W ogóle w miłości na dzień dobry jest co? Cierpienie! I to się tak nie podoba chrześcijanom, że się w palę mieści. Tak ja, ale nie chcę zrobić. Ja mówię, zostań buddystą. I koniec. Bo u zumarów też tam trzeba przeciw jakiś budynek rozwalić się, wysadzić, się rozerwać trzeba ostatnio czas. U buddystów nie tam normalnie, elegancko, bania omulona. Rozumiesz, siedzisz sobie, kiełki wsuwasz, też przynoszą i udaje, że jesteś wielki guru. I jakoś leci. Zostań buddystą, jest czas łaski. Co ci zależy? Tak już jesteś zbawiony i tak. Nie dlatego, bo nie poprawdy, że zostawisz człowieku. Również do Boga, bo do Ciebie. Z Panie, nie będę się więcej bujał w tym temacie, po co ja mam tutaj wchodzić w systemy w ogóle jakiegoś uwalniania miłości, będę cierpiał, na cholerę by to poszedł. To się inaczej ukręcę w życiu. Ale jeżeli chcesz uwalniać miłość, to zdecyduj się dziś na cierpienie. Podejmij decyzję, że będę cierpliwy. Wchodzę w miejsce ofiary. Tam zacznę swoje życie, aby Królestwo Boże rosło. Tam zacznę. Nie będę się domagał zwrotu. Znam cel. Jestem człowiekiem miłości. Znam cel. Ja znam cel. Ofiara zerka na cel. Omija jej wzrok, nóż i patrzy na cel. Ofiara nie patrzy na nóż i nie trzęsie. Ofiara patrzy na cel, spina się i mówi: wiem, o co mi chodzi. Wiem, o co mi chodzi. Ja wiem, o co mi chodzi. Tak mówi ofiara. Miłość jest cierpliwa. Cierpliwość to zażynanie na ofiarę dziękczynną swojego ciała, swojej cielesności. W tym wypadku nie mówimy o starej naturze, tylko mówimy o sprawach psychofizycznych, czyli całe życie nasze. W ogóle chcesz kochać, to życie masz poświęcić. Miłowanie, początek miłowania rozpoczyna się od decyzji poświęcenia życia. Życie poświęcę. Co ja z tego będę miał? Ja nie wiem, co będziesz z tego miał tutaj. Kłopoty może. Na pewno nagrodę w niebie. A tu może kłopoty. Ludzie, ja mam kłopoty w życiu. Ja sobie kiedyś normalnie żyłem. Radziłem sobie. Nie byłem człowiekiem, co nie radzi, ale sobie radziłem. Normalny byłem egoistą, wstawałem rano jako egoista, kładłem się spać jako egoista. Rozumiesz, dobrze się w tym w ogóle ogarniałem. Lubiłem samemu sobie robić dobrze, nawet biblijnie. Wszedłem troszkę. Po co ja się wpakowałem w te rzeczy? Po co ja się zdecydowałem przy się swoje kładzie? Jakie przyczyny są? No przepraszam bardzo. No na pewno nie z wyrachowania. Wiecie, dlaczego jestem w tym wszystkim? Bo zacząłem kochać. Jedyny powód. To jest jedyny powód. Jedyny powód. Nie ma innych powodów. W trzeciej Mojżeszowej, ja już nie będę tego czytał, zapiszcie to sobie, trzeci rozdział od 1 do 17, jest opracowane złożenie na ofiary dwóch elementów. Tłuszczu i krwi. Tłuszcz to jest symbol ciała. Krew to jest symbol duszy. Te wszystkie ofiary starotestamentowe, one prezentowały zarżnięcie na ofiarę swojej psychofizyczności. Podstawą miłości jest rozłożone w czasie, zaznaczam, rozłożone w czasie, systematyczne i konsekwentne oddzielenie ducha od duszy za pomocą
zmienienia swojego starego myślenia na myślenie Boże, zawarte w Bożej prawdzie. I wykorzystywanie naszego ciała, wszystkiego, co posiadamy w sferze materialnej, dla potrzeb naszego ducha, w którym mieszka Bóg. Oto sens tego wersetu, że miłość jest cierpliwa. Oto, Panie, ja podejmuję decyzję, że cała moja psychofizyczność zostanie poddana Twojej prawdzie, choćby nie wiem, ile mnie to kosztowało. A On skieruje Ciebie na 100% do służenia innym ludziom. Bóg tylko tak robi. Jak Ty mówisz Tobie, Panie, oddaję życie swoje. A On mówi, już mam dla Ciebie ludzi, którym będziesz służył. Już. Już Cię zaraz poślę. Po kokardkę mam tych, co trzeba im służyć. Już Cię wrzucam. A zatem podstawą wyzwobadzania miłości jest decyzja i konsekwentne czyny dotyczące posłuszeństwa Bożej prawdzie. Rozumiecie, dlaczego miłość zasadza się w prawdzie? Jeżeli ja chcę uwalniać miłość, to ja będę posłuszny absolutnie. Na potwierdzenie tego Ewangelia Jana 14, 23-24. 14, 23-24. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. To są rzeczy ze sobą ściśle związane. Ja do ludzi mówię, kochasz Boga, kocham. Dlaczego jesteś nieposłuszny tej prawdzie? A bo ja tak czuję. Koniec. Bo czuję inaczej, bo on ma inne objawienie. Ja mówię, on powiedział jakąś prawdę, powiedział prawdę, powiedział. Wiesz, co jest twoim zasmarkanym obowiązkiem? Wiesz co? Posłuszeństwo tej prawdzie. A ja muszę mieć objawienie. Koniec. On musi mieć objawienie. I wiesz, co wtedy mówię do tego człowieka? Nie dzwoń do mnie. Nie pisz. Nie pukaj. Nie dotykaj mnie. Bo się budzi we mnie prawo. Nie mów do mnie nic już nigdy. Ponieważ zaprzeczasz w ogóle logice, która jest zawarta w Biblii. Kto mnie miłuje, przestrzegać będzie mojego słowa. Kto mnie nie miłuje, nie przestrzega mojego słowa. Automatycznie. 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 Miłość wyrasta z prawdy i objawia się na początku absolutnym posłuszeństwem. I to nie jest żadne posłuszeństwo literze. To nie jest literze. A zatem brak posłuszeństwa Bożemu, Bożej prawdzie jest niewyzwobadzanie miłości, co oznacza trwanie w stanie różnych form śmierci. To się ze sobą wszystko wiąże. Chcę, żebyście widzieli to. To są bardzo ważne rzeczy. My musimy poznać te podstawy.